Dzień dobry, witajcie! Czy badanie kału wykrywa wszystkie pasożyty? Tak zwane parazytologiczne badanie stolca w kierunku obecności. Jaj pasożytów w kale, rzecz jasna nie wykryje wszystkich pasożytów. I Ja nie jestem w stanie w tym filmie powiedzieć, wymienić wszystkich pasożytów, które to badanie nie wykrywa, wymienię tylko kilka. Mianowicie na pewno są to pasożyty żyjące na powierzchni skóry, takie jak chociażby świerzb, czy na przykład wszy, ale są to także pasożyty żyjące w naszej krwi. Babesia, trypanosoma, gruzi, czy gambiense, Plasmodium vivax, czy falciparum. Rzecz jasna, one w Polsce nie występują, ale musicie wiedzieć o tym, że również takie pasożyty, takie pasożyty istnieją. Pasożyty tkankowe, wywołane, wywołujące choroby różnych narządów. Na przykład pasożyty takie jak Negleria fowleri, Acantamoeba castellani, one również nie będą wykrywane w kale. Także istnieją pasożyty, którymi zarażamy się przez przewód pokarmowy, ale również w kale ich nie wykryjemy, na przykład Trichinella spiralis, czyli włosiń kręty wywołujący włośnicę. ani simplex, czyli nicień, który dostaje się do naszego organizmu po spożyciu surowych ryb wywołujący anizakiozę, taką chorobę, tak? Ona również jest trudna do diagnostyki, dlatego że pasożyt ten nie będzie wydalał jaj w kale i w kale również nie będzie możliwości, żeby go stwierdzić. Przywry, czyli fasciola hepatica, fasciolopsis buski, opistorchis felineus, czy na przykład clonorchis sinensis, to, jest, to są, to są rzeczy jasna pasożyty, które wydalają jaja i te jaja mogą znajdować się w kale. Cały problem jednak polega na tym, że w ostrej fazie zarażenia, niestety jaj w kale może nie być. Czyli możemy mieć objawy choroby pasożytniczej wywołanej przez przywry, mimo wszystko badanie parazytologiczne kału będzie ujemne. Chociażby Giardia Lamblia, powszechnie występujący pasożyt, on również występuje w postaci takich trofozoidów i cyst. Jeżeli mamy kał świeżo oddany, to te trofozoidy mogą być znalezione w kale biegunkowym. Ale no niestety, jeżeli zaniesiemy następnego dnia kał do badania, to już ich tam nie będzie, bo one są wrażliwe na czynniki środowiska. Cysty mogą być obecne w kale. Problem polega na tym, że one są wydalane... Okresowo i może ich być mała ilość, w związku z tym niekoniecznie zostaną zebrane z tą próbką kału do badania, którą właśnie pobierzemy. Więc tutaj również mogą występować pewne trudności diagnostyczne. Pasożyty, którymi zarażamy się od naszych pupili, psów, kotów, toksokara cati, toksokara canis, czyli lista kocia i lista psia, również tutaj badanie parazytologiczne kału ich nie wykryje, mamy jeszcze szereg rzadziej występujących pasożytów, nicieni, takich jak chociażby Strongloides stercoralis, Ankylostoma duodenale, Nekator americanus, czyli mamy tutaj na przykład węgorka jelitowego, mamy tengorycę dwunastnicy, gdzie badanie kału również może, dosta no, również może, no, niestety, w przypadku tych pasożytów być ujemne. Stosuje się przez to różne metody. Hodowli, tak? Jaj pasożytów, takie jak na przykład metoda hodowli Haradomori. Ale istnieją też takie pasożyty jak tasiemce. Większość z Was słyszała o tasiemcu uzbrojonym i nieuzbrojonym. Niestety istnieją też różne inne tasiemce, jak na przykład Echinococcus granulosum czy Vermicularis, które w badaniu parazytologicznym kału nie zostaną wykryte tenia multiceps czyli ta się kręczkowy również tak samo pierwotniaki entamoeba histolytica, kryptosporidium parvum wprawdzie mogą występować w kale cysty lub oocysty ale również czasami mogą być nieobecne czy pojawiać się okresowo tak więc tutaj także badanie parazytologiczne kał może być w przypadku tych infekcji ujemne. Jak widzicie, istnieje szereg różnych pasożytów, nawet takich, którymi zarażamy się no, przez przewód pokarmowy, które niestety w badaniu parazytologicznym kału mogą być niewykryte. W związku z tym to badanie powtarza się kilkukrotnie. W przypadku jednak niektórych takich pasożytów, jak toksokara kati czy toksokara kanis, nawet kilkukrotne badanie kału ich nie wykryje, bo po prostu w kale nie znajdują się larwy, ani nie znajdują się jaja. To co samo dotyczy na przykład włosienia krętego, czyli Trichinela spiralis, czy niektórych rodzajów tasiemców, takich jak ja powiedziałem, na przykład tasiemca kręćkowego, czy <laughs> Echinococcus vermicularis, czy granulozus. W związku z tym powstaje pytanie: jakie badania te pasożyty mogą wykryć? Na pewno są to badania wykrywające koproantygeny w Kale. To są testy immunofluorescencji pośredniej i tak zwane testy ELISA. Są to testy też także serologiczne, wykrywające już nie antygeny, ale przeciwciała. Czyli przeciwciała w klasie IgG, IgA lub IgM. Należy jednak pamiętać, że aby test serologiczny potwierdził chorobę, muszą występować objawy. Ale kolejne pytanie, które tutaj się nasuwa, w takim razie Gdybyśmy mieli przebadać się na obecność każdego z tych pasożytów, to musielibyśmy wykonać kilkadziesiąt różnych testów, co jest rzecz jasna niemożliwe. W związku z tym, bardzo ważne, moi drodzy, jest zebranie wywiadu, w jakich okolicznościach mogło dojść do zarażenia, a z drugiej strony również istotne jest określenie, jakie występują objawy. Bo te pasożyty, które nie są wykrywane w kale, zwykle zarażamy się nimi w określonych sytuacjach i zwykle mają one mniej lub bardziej specyficzne objawy. Na przykład Trichinella spiralis, czyli włosiń kręty, możemy podejrzewać infekcję, kiedy występowało spożycie surowego czy niedogotowanego mięsa wieprzowego i wtedy, gdy pojawiają się objawy w postaci bólów mięśnik czy obrzęku twarzy, tak? Albo jeżeli chodzi o taki pasożyt, jak Difilobotrium latum, czyli tasiemiec, bruzdogłowiec szeroki, występuje anemia megaloblastyczna, ale z niedobór witaminy B12. Tak? I jednocześnie z wywiadu wynika, że spożywaliśmy surowe ryby. Tak? Jeżeli chodzi o przywry, to występować może żółtaczka, ból w nadbrzuszu, powiększenie wątroby. Stan zapalny pęcherzyka żółciowego. I jednocześnie na przykład ktoś twierdzi, że jest rybakiem, chodzi na ryby, gdzie wkłada sobie do ust trzcinę, tak, na której mogą się znajdować właśnie postaci inwazyjne tych przyw. A więc zebranie wywiadu plus objawy pozwala w tych przypadkach ukierunkować nasze postępowanie w kierunku diagnostyki określonych pasożytów. Natomiast jeżeli z historii, czyli z wywiadu nie wynika określone zachowanie, które mogłoby sprzyjać konkretnej infekcji, konkretnym pasożytem, jak również nie występują ściśle określone objawy, to tutaj w zupełności wystarczy to podstawowe parazytologiczne badanie KAU, wykonane przynajmniej trzykrotnie. Warto też sobie wykonać morfologię krwi, dlatego że w infekcji pasożytami może, ale nie musi, występować eozynofilia, czyli zwiększona liczba granulocytów kwasochłonnych. Moi drodzy, pasożytnictwo polega na tym, że jeden organizm czerpie korzyści kosztem drugiego organizmu, wyrządzając mu szkodę. Podam to na przykładach. Na przykład mama mówi do syna. Gdzie idziesz? Do sklepu, kupić Ci coś, mamo? Mieszkanie sobie kup, tak? Typowy przykład pasożytnictwa dziecka na rodzicach. Drugi przykład, kiedy idę do kolegi i jak zwykle wyżeram mu wszystko z lodówki i słyszę gdzieś odgłosy za ściany. Czy ten pasożyt musi się u nas stołować jak w karitasie, bo nie ma swojego własnego domu? Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.